Hej, cześć, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj do Drohobyczowa, położonego na wschodzie Polski, około 80 km od Zamościa. Drohobycki cmentarz prawosławny znajduje się daleko od centrum wsi, tuż przy drodze, oddzielając ją od znajdującego się za nim cmentarza rzymskokatolickiego. Data powstania cmentarza nie jest znana. Najprawdopodobniej powstał na początku XIX wieku, jako nowy cmentarz jeszcze na potrzeby parafii unickiej. Cmentarz był użytkowany przez miejscową ludność prawosławną, głównie do końca II wojny światowej i wysiedlenia prawosławnych Ukraińców, choć miały tam miejsce sporadyczne pochówki aż do końca lat 60. Po wojnie, wraz z wysiedleniami, prawosławna część cmentarza została praktycznie porzucona, co spowodowało połączenie obu cmentarzy. Na początku lat 90. XX wieku na terenie nekropolii zachowało się w całości lub we fragmentach 20 kamiennych i betonowych nagrobków sprzed 1945 roku. Wszystkie w kwaterze prawosławnej. Są to postumenty z nadstawami, słupy oraz poziome płyty dekorowane. Inskrypcje na tych nagrobkach wykonane zostały w językach cyrkiewnosłowiańskim i polskim. Zdewastowany cmentarz został uporządkowany w 2010, w czasie, gdy odnawiana była miejscowa cerkiew. Pierwszy nagrobek należy do Wozdrowskiego, zmarłego w 1877 roku. Krzyż, niegdyś zakończony był figurką Jezusa z Józefem lub Jezusa ze Świętym Krzysztofem. Obok niego spoczął Feliks Waszkiewicz, który przeżył niespełna 50 lat. Pamiętaj Boże o duszy sługi Twego, czytamy na inskrypcji. Zniszczona płyta należy do Tomasza Boryckiego, zmarłego w 1942. Do nowszych nagrobków należy też mogiła Aleksandra, zapisanego błędnie Aleksander Kwiatkowskiego, zmarłego w wieku zaledwie 40 lat w czasie II wojny światowej. Na mogile kiedyś znajdowały się zdjęcia, jednak czas je zabrał. Spoczął tu też Mikołaj Zupkiewicz, zmarły we Wrocławiu w wieku zaledwie 33 lat. Pomnik postawili rodzice i synowie. Na lekko zniszczonej fotografii możemy zobaczyć pana Mikołaja. Spoczęła tu także jego matka, Anastazja Zupkiewicz, zmarła w 1956 we Wrocławiu. Pomnik postawił mąż i synowie. Nowy nagrobek z katolickim krzyżem należy do Marii Diać. Przeżyła 60 lat. Pamiątkę postawili kochające ją dzieci, zięć Mateusz i córka Helena Mysko w 1900 roku. Następny nagrobek należy do Lali Pet, żyjących zaledwie 10 lat. Mogła mieć na imię Liliana lub Łarysa. Obok spoczął Aleksander Panyła, żyjący zaledwie 30 lat. Kolejny, jeden z okazalszych nagrobków na tym cmentarzu, należy do Aleksandry Mikołajewny Janczewskiej z domu Kozłowskiej. Zmarłej w wieku 51 lat. Tu spoczywają prochy niezapomnianej małżonki Marii Fiodorownej Kociubińskiej, która przeżyła zaledwie 30 lat. Następny nagrobek należy do chłopca o imieniu Witia, zapewne Wiktor. Zmarł w wieku 12 lat. Jak miał na nazwisko? Nie wiadomo. Może przyjmij duszę swojej służebnicy Marii, a naszej drogiej Maniuszeczki, córki naczelnika poczty i telegramu Demiurge'a. Zmarł w 1898. Na kolejnym nagrobku inskrypcja została napisana na krzyżu, a postument pozostał pusty. Należy on do dziecka Stefana Romaniuka, zmarłego w 1894. Przyjmij Boże duszę młodzieńca Borysa, syna prawdopodobnie Stefana i jego żony Marii Gonczar. Chłopiec żył prawdopodobnie 2 miesiące. Drogiej mojej chrzestnej córce, czytamy dedykację, Aniucie Timofiejewicz, zmarły w 1895. Pod kolejnym pomnikiem śpi Sławusza. Jak napisali rodzice, nasz przepiękny Sławoćka, Gutko. Chłopiec przeżył zaledwie rok. W kolejnej mogile spoczęło rodzeństwo. Aleksander, Lubow i Mikołaj Szetko. Dzieci zmarły w 1900 roku. Obok nich spoczął Andrzej Michajłowicz Czerniak, który przeżył prawie 60 lat. Tu spoczęła także Akulina Bartko, która zginęła tragicznie w 1944 roku.